kochani, witam Was bardzo gorąco w nowym filmiku i tak jak wspominałam Wam we vlogu, dzisiaj przychodzę do Was z darami losu, które dostałyśmy razem z innymi dziewczynami na spotkaniu vlogerek i blogerek we Wrocławiu, na którym właśnie byłam 17 lutego. I tak jak Wam też we vlogu wspominałam i takim lekkim jakby rzutem pokazałam, jest tego bardzo dużo, dlatego postanowiłam podzielić ten filmik na minimum dwie części. Tutaj mam małą ściągę z firm i z kosmetykami, które dostałyśmy, więc co, nie chcę przedłużać, bo to i tak będą dwa długie filmiki, zaczynamy. I tutaj starałam się wybrać firmy, które bardziej nam podarowały pielęgnację. W drugim filmiku będzie bardziej kolorówka, ale też kilka produktów pielęgnacyjnych. Także pierwsze dwa produkty, od których zacznę, to jest marka Only Bio. Chyba tak to się wymawia. Marka mi zupełnie nieznana, tym bardziej cieszę się, że będę miała okazję przetestować jakieś nowe produkty, których zupełnie nie znam. I pierwszy produkt, który tutaj mam, to jest micelarny płyn do demakijażu twarzy, naturalna biosurfaktyna z rzepaku. To jest pojemność 250 ml, słuchajcie, z pompeczką. W ogóle butelka jest szklana, ciemna, naprawdę super. I widnieje informacja, że jest tutaj 99,8% składników pochodzenia naturalnego. Jest to naturalny produkt wegański, bez SLS-ów, SLES-ów, parabenów, PEG-ów, silikonów, parafin, olejów mineralnych, syntetycznych, kompozycji zapachowych, fosforanów, substancji petrochemicznych i zwierzęcych. Także tym bardziej jestem niesamowicie ciekawa i to jest chyba w ogóle, słuchajcie, z tego co tutaj widzę, na bazie oleju z rzepaku, więc na pewno jak zużyję to, co aktualnie używam, to będzie kolejny produkt, który pójdzie zaraz do użytku. I drugi produkt z tej marki jest to żel do mycia ciała, regeneracja, naturalna biosurfaktyna, także z rzepaku. I tutaj tak samo, nie zawiera wszystkiego, całego tego syfu. Tyle tylko, że tutaj widnieje informacja, że jest to produkt w 98,95% składników pochodzenia naturalnych. Czyli tutaj było jakby mniej, a tutaj jest więcej tych naturalnych składników. Także z pompeczką, także szklane opakowanie ciemne. Więc jestem niesamowicie ciekawa i bardzo dziękuję marce za przekazanie nam tych kosmetyków. Słuchajcie, cieszę się niesamowicie, bo są to rzeczy, które są dla mnie zupełnie nowe i nie mam zielonego pojęcia w ogóle o tych markach. A coś takiego nowego zawsze do testowania niesamowicie cieszy. Kolejna marka, która podarowała nam produkty, jest to Zapach Ciszy. Kolejna marka, której totalnie nie znam. Ja mam tutaj wizytówkę, dlatego na nią rzucam oczami. Ja oczywiście wszystkie marki, o których mówię, postaram się Wam zostawić linki na dole. I tutaj mam, słuchajcie, też bardzo ciekawy produkt. Jest to krem w płynie, przywrotnik, doskonały pod makijaż. Słuchajcie, to wygląda jak serum, jak woda, ma pipetkę i skład jest, słuchajcie, wow, naprawdę wow. Na pierwszym miejscu nie ma wody, a jest woda, nie ma zwykłej wody, jest woda różana, potem jest jeszcze jakaś woda, potem masę olejków, wow, no po prostu wow. O, wiecie co, może tak, o, tutaj mam skład po polsku. Hydrolat różany, hydrolat malinowy, hydrolat malinowy, oliwa z oliwek, olej makadamia, olej migdałowy, ziele przywrotnika, ziele skrzypu, witamina E, olejek z werbeny, kwas cytrynowy, benzoesan sodu, sorbinian potasu. Koniec. Ja wczoraj, kiedy przywiozłam te produkty do domu, słuchajcie, oczywiście musiałam koniecznie palce wszędzie wsadzić, pomacać, zobaczyć i w ogóle,
Produktu oczywiście nie otwierałam, ponieważ on jest od otwarcia do zużycia przez 6 miesięcy. Co mnie zdziwiło, to był właśnie zapach, który wyczuwałam już przez opakowanie foliowe, w które to było zapakowane, bo to pachnie tak trawą cytrynową, bardzo intensywnie, więc jestem niesamowicie ciekawa, jak ten produkt się będzie sprawdzał, bo jak mówię, czegoś takiego jeszcze w życiu nie widziałam i nie używałam. Co my tutaj dalej mamy? Z marki Rapan Beauty, kolejna marka, której nie znam i nie mam zielonego pojęcia, co to za marka jest. Jest to face mask, czyli maska do twarzy, cera sucha i mieszana, niebieska, glinka syberyjska, smocza krew, owoc, yuzu, ceramidy. Minerały z syberyjskiego morza martwego. I to jest taka, słuchajcie, próbka. Ale oczywiście jest tu 18 gram, więc zostanie przetestowana. Jak mówię, kolejna marka, której zupełnie nie znam. Dalej mam produkt marki Naturalisa. Jest to produkt, który mogłam sobie, powiedzmy, sama wybrać. Jest to 3% kwas hialuronowy o pojemności 15 ml, ważny do 2019 roku, także będę miała dużo czasu, żeby go zużyć i przetestować. Więc tutaj kolejny produkt, z którego się cieszę. Jak widzicie, w większości są to produkty naturalne. Kolejna marka, którą tutaj mam, słuchajcie, bo ja mam w większości jeszcze w opakowaniach, jest to marka Lumen, nie wiem jak to się czyta, więc możecie mnie oświecić, że tak to powiem. Czekajcie, niech ja to wyciągnę. I tutaj marka podarowała nam między innymi Expert Deep Clean. Jest to maska oczyszczająca do każdego rodzaju cery o pojemności 15 ml, więc podejrzewam, że to jest powiedzmy, a tu jest napisane trial size, czyli po prostu no podróżna pojemność. Prezentuje się tak, o. Więc także jestem niesamowicie ciekawa. Niestety po polsku tutaj nigdzie nic nie ma. Jest po angielsku, przeczytam, zobaczę. Dalej z tej marki, czekajcie, ja tu muszę sobie miejsce zrobić. Dalej z tej marki dostałam Raspberry Miracle Lip Perfecting Balm, czyli po prostu taki balsam do ust z kolorem. O, tu akurat ja myślałam, że tu będzie gąbeczka, słuchajcie, a tu jest taki plastikowy dzióbek. Więc jestem niesamowicie ciekawa i to powinno być w takim kolorze, więc coś rewelacyjnego, bo to są kolory, które ja lubię, takie nudziakowe. I tu dostałyśmy jeszcze próbki i to są... Tutaj jest Instant Glow Beauty Serum, a drugie jest Nordic Light Instant Illuminizer Rosy Dawn All Skin Types. Wygląda to tak. Mam nadzieję, że Was zbytnio nie oślepiam. Oraz to są chyba podkłady, słuchajcie, Nordic Nude. I pierwszy mam w odcieniu 1 porcelain, a drugi 3 nude. Więc także właśnie fajnie do przetestowania. To by było na tyle z tej marki. Kolejna marka, która podarowała nam produkty, jest to marka O2 Skin. Jest to marka, której ambasadorką między innymi jest Ola z kanału Hey It's Alex K. I dzięki Oli dostałyśmy od tej marki, to jest wszystko jeszcze popakowane oczywiście, dostałyśmy, słuchajcie, z serii Oxygen. Tutaj mamy Oxygen Lifting Day Cream, a tutaj Oxygen Moisturizing Nourishing Night Cream, czyli po prostu dwa kremy o pojemności 50 ml, plus do tego trzeci produkt, który dostałyśmy, jest to Oxygen Water with Hyaluronic Acid, czyli po prostu serum, mocno skoncentrowane serum tlenowe. Więc tutaj także, słuchajcie, bardzo gorąco dziękuję, dlatego że mi się pokończyły, słuchajcie, kremy do twarzy. Coś tam mam jeszcze na użytku, ale nie mam jakby w zapasach już kremów do twarzy, więc tym bardziej cieszę się z tych, bo będę mogła oczywiście zaraz po tym, jak wykończę to, co mam,
testować. Kolejna marka jest to marka SheFood. I tutaj mamy sporo produktów. Pierwszy produkt to jest gąbka tarka do stóp, która ma tutaj, na pewno widzicie takie kółeczko, macie możliwość dotknięcia tej tarki i ona jest, słuchajcie, dosyć taka miękka, bo widać, że przyciskam. Fajny ma kształt, no i oczywiście tarka do stóp zawsze się przyda, bo moja wygląda już jak... jest po prostu zdezelowana bardzo mocno. Dalej mamy kolejne dwa produkty. Jeden to jest peeling naturalny do stóp, zmiękczanie, ścieranie, pielęgnacja. A drugi jest to krem na suche i pękające pięty plus SHE zapobiega tworzeniu się pęknięć, silnie nawilża. Polski język, bardzo trudny język. I słuchajcie, produkty nie zawierają barwników, parabenów, PEGów, syntetycznych składników peelingujących w przypadku peelingu. Natomiast w przypadku kremu nie zawierają barwników, PEGów, parabenów, silikonów. Tutaj jest peeling, tutaj jest krem do stóp. Peeling ma pojemność, jak znajdę to Wam powiem, bo gdzieś na pewno jest napisane. Peeling ma pojemność 100 ml, krem natomiast 75 ml. I to są także produkty, które bardzo się przydadzą, bo słuchajcie, zima się powoli kończy. Na szczęście. Jeszcze trochę będzie wiosna i wiadomo, że wtedy się bardziej odkrywa stopy, więc czas najwyższy o nie zadbać. Słuchajcie, ja tutaj powyciągam wszystko. Kolejny produkt z marki SheFood jest to regeneracyjna maska do stóp z jednorazową skarpetą plus SHE. Także produkt bardzo przydatny, zwłaszcza mi, moje stopy są w opłakanym stanie. Nie będę tutaj więcej na ten temat mówić. Dalej taki mini pilniczek w opakowaniu. Jeżeli go otworzę, to Wam pokażę. Mi się ciężko takie rzeczy otwiera, odkąd nie mam zbytnio długich paznokci. Tak wygląda pilniczek w opakowaniu do torebki. Idealny rozmiar. A także próbkę i jeden produkt pełnowymiarowy z serii Men Food. Czyli dla mężczyzn. Tutaj próbka jest antyperspirujący, odżywczy krem do stóp stworzony dla mężczyzn. A tutaj jest ten sam krem, tylko już w pojemności pełnowymiarowej, czyli pewnie 75 ml, jeżeli... nie, 50 ml. Wygląda to tak, o. Całkiem możliwe, że sama to zużyję albo podaruję na przykład Mariuszowi. Zobaczymy. Także z tej marki to by było na tyle. Kolejna, tutaj mam niestety, będę Wam szeleścić. Kolejna marka, nie można powiedzieć. Tu mamy dary losu z drogerii Lila Róż. I jest to drogeria, która między innymi we Wrocławiu ma dwie filiale. Pierwsza znajduje się na ulicy Piłsudskiego 98, czyli jest to niemalże naprzeciwko dworca głównego we Wrocławiu, a druga filiala jest na ulicy Zwycięska 9 do 23. Także bardzo gorąco Was zapraszam na zakupy do tej drogerii, dlatego że jest to drogeria, której ja sama osobiście nie znam, ale widząc, co nam podarowali, podejrzewam, że mają bardzo fajny asortyment i zawsze jest to coś innego niż, wiecie, oklepane Natura, Hebe i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo gorąco Was zapraszam. Ja swoją drogą przy okazji, będąc następnym razem we Wrocławiu, na pewno tam zajdę i na pewno rozejrzę się, co tam mają. Także nie chcę Wam zbyt mocno tutaj szeleścić, więc już szybko wyciągam i pokazuję Wam, co dostałyśmy, bo produktów od tej drogerii dostałyśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć aż. Pierwszy, z którego ja się bardzo ucieszyłam, bo nie miałam czegoś takiego i nie jest to kosmetyk, a jest to, słuchajcie, selfie stick. Ja nie mam selfie sticka, nigdy selfie sticka nie posiadałam, więc tym bardziej cieszę się, bo to mi się na pewno może bardzo przydać, więc jak mówię, cieszę się niesamowicie. A z kosmetycznych rzeczy, pierwsza to jest Wanda Cream All Skin Type Pore Titanining and Refining.
Nie wiem, co to jest za marka, Dran chyba. W każdym bądź razie jest to pojemność 100 gram i tutaj widnieje informacja na naklejce. Jest to krem zwężający pory, intensywna opieka dla skóry z problemami poprzez efektywne działanie składników aktywnych. Skład wydaje się być całkiem, aczkolwiek niekoniecznie naturalny. Tak więc tak prezentuje się produkt, zupełnie marka mi nieznana, ale tutaj widnieje także informacja, że jest to Made in Korea, czyli jest to marka koreańska. Wiele osób uwielbia kosmetyki koreańskie, dlatego i ona zostanie u mnie przetestowana, ten produkt. Kolejny produkt to jest marka Your Natural Side, także marka mi nieznana. Jest to nasiona ogórka, 100% naturalny olej, najwyższa jakość, nierafinowany, do twarzy, ciała, włosów, o pojemności 10 ml, produkt wegański, 100% naturalny. Dokładnie, nasiona ogórka, olej. Także tak prezentuje się to malusieńkie cacko. I powiem Wam, że nie wiem, do czego się używa takiego olejku, ale poszukam gdzieś w internetach, wujek Google wie wszystko, więc na pewno coś znajdę. Następny produkt jest to Gaia Piękna z Natury, aloesowa. Krem mocno nawilżający i jest to krem o pojemności 100 ml. Tak o. Jest to krem z ekstraktem z aloesu. I jest to produkt nietestowany na zwierzętach, z tego co widzę, co tutaj jest napisane, więc także się cieszę, tym bardziej, że wiecie, że kremy aloesowe bardzo dobrze wpływają na skórę, która na przykład jest podrażniona, czy na skórę łuszczyków, czyli osób takich jak ja. I ostatnia rzecz z tejże drogerii jest to maska firmy Pilaten, Collagen Crystal Facial Mask, także maska koreańska. Jestem niesamowicie ciekawa, mam nadzieję, że Was zbytnio nie oślepiam, bo to jest właśnie w takim płacie żelowym, z tego co widzę jest mocno nasączona, także cieszę się na jej przetestowanie, na możliwość jej przetestowania. Nie wiem, gdzie to kłaść, słuchajcie, bo już jestem cała zawalona. Gadam już bardzo długo, ale powoli zbliżamy się do końca. Następna marka, która także się bardzo postarała, jest to marka Taupe, wszechobecnie znana. I słuchajcie, tutaj jest tych kosmetyków naprawdę dużo. Pierwszy jest to Taupe Green Blask. Ta Green Blask to wydaje mi się, że to jest ta seria, którą tutaj dostałyśmy. I jest to efekt BB, przyjazny dla skóry wrażliwej, hipoalergiczny, bez parabenów, silikonów i oleju parafinowego, wygładzający krem, rozświetlający na dzień. Więc jestem niesamowicie ciekawa, pojemność 50 ml, od otwarcia do zużycia przez 3 miesiące. Więc ja tutaj zaraz z ciekawości otworzę opakowanie i zobaczę, czy to jest krem w tubce. O, i słuchajcie, co jest fajne, tubka nie jest metalowa, bo te metalowe tubki mnie denerwują, powiem Wam szczerze. A tu jest z plastiku, fajna, naprawdę fajna. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał, jestem niesamowicie ciekawa. Kolejny produkt jest to oczyszczanie, łagodny płyn micelarny, tonik 2 w 1. Łagodnie oczyszcza, nawilża, tonizuje i odświeża. Kolejny produkt, który bardzo się przyda. Także jestem ciekawa. Dalej mamy wygładzająca maska rozświetlająca. Rozświetla, przeciwdziała starzeniu, uelastycznia i nawilża. I tutaj także efekt BB. Więc maseczka na pewno jako jedna z pierwszych produktów pójdzie do użytku, bo wiecie, że ja bardzo lubię maseczki, a tym bardziej maseczki, których nie znam. Dalej mamy także seria Green, higiena intymna. Pozytywna opinia ginekologów, bez alergenów, mydła, SLS-u, sztucznych barwników. Jest to nawilżający płyn do higieny intymnej. Także bardzo przydatny produkt z pompeczką, przezroczysty. To co mi się podoba, że jest przezroczysta butelka i widać, kiedy się skończy, do tego pompeczka. Coś rewelacyjnego, pojemność 195 ml.
I słuchajcie, dwa kolejne i ostatnie produkty. To jest raz, mamy wygładzający peeling pod prysznic, oczyszcza delikatnie, złuszcza, wygładza i uelastycznia. Także seria Green, pojemność 200 ml. Ja Wam powiem, że ja z Taupy chyba jeszcze nigdy nie miałam żadnego peelingu do ciała, więc tutaj znowu tym bardziej się cieszę. Chociaż peelingami teraz to ja jestem, słuchajcie, tak zakryta, że ja na pewno do końca roku nie potrzebuję kupować żadnych peelingów. I ostatni produkt jest to także seria Green, odżywianie, odżywcze mleczko wygładzające, regeneruje i odżywia, przywraca gładkość skóry. Oczywiście wszystkie produkty są hipoalergiczne i tu jest także pojemność 200 ml. Cieszę się niesamowicie, no bo słuchajcie, do demakijażu jest, do wypilingowania ciała jest, do nawilżenia ciała jest, do higieny intymnej coś jest, jest krem do twarzy, więc no niemalże cała seria, którą no można używać tak naraz. I słuchajcie, na tą chwilę będzie to ostatnia marka, tylko muszę to wyciągnąć, słuchajcie, bo to jest też tutaj w kartonowym opakowaniu, więc nie chcę tutaj Wam ani szeleścić, ani nic. Boże, muszę to wszystko tutaj porozstawiać. I wybaczcie, ale muszę rzucić okiem na naszą co? Ściągę. Jezu, zawiesiłam się, wybaczcie. Jak ta marka się tutaj nazywa? Dlatego, że nie jestem pewna, a nie chcę nikomu jakiegoś kitu tutaj wciskać. To jest Maroko sklep. Jest to zestaw kosmetyków serii Beauty Marrakesh. I mamy tak. Pierwszy produkt jest to 100% naturalny deodorant Argan Oil and Alum. Nie wiem, co to jest. Pojemność 50 ml, prezentuje się tak, o, jestem ciekawa, musiałabym popatrzeć, jaki jest skład, bo on będzie chyba bez aluminium, więc to niekoniecznie będzie produkt dla mnie, bo ja muszę używać aluminium, bo wiecie, że ja mam problemy z potliwością, ale nieważne, przetestuję na pewno i dam Wam wtedy znać, jakie są moje odczucia. Drugi produkt jest to Glinka Rasul, i olej arganowy, 100% naturalny, maska biała do cery wrażliwej i zmęczonej, nawilża, regeneruje, odświeża, o pojemności 100 gram, prezentuje się tak, o, no ja mam niestety cerę, którą trzeba odświeżać, więc na pewno przetestuję z wielką chęcią. I tutaj mamy naturalne czarne mydło pod prysznic, dogłębnie oczyszcza, intensywnie nawilża, delikatnie peelinguje. Oczywiście przegrzał mi się aparat i przerwało. I tutaj doczytam do końca, bogactwo antyoksydantów. Jest to pojemność, słuchajcie, aż 400 ml, więc cieszę się niesamowicie. Wiadomo, że tego typu produkty można używać i do twarzy, i do ciała, i do włosów. Te produkty nie zawierają SLS-ów, SLES-ów, parabenów. Słuchajcie, w ogóle sam skład składa się dosłownie z trzech produktów. Tu jest napisane, że jest to 100% naturalny produkt. Zawiera witaminę E, witaminę D, witaminę A. Jestem niesamowicie ciekawa. I to nie była ostatnia marka. Tu jeszcze mam, słuchajcie, jedną. I jest to... Czekajcie. Niech ja to... Momencik. Ja zaraz do Was wrócę, tylko to wszystko powyciągam. Jestem z powrotem, słuchajcie. I jeszcze coś bym przeoczyła z marki... z serii tutaj Beauty Marrakesh. Tutaj mam jeszcze 100% naturalny Makeup Remover Rose. pH naturalne skóry o pojemności 125 ml i jest to produkt, jak już widać, dwufazowy, więc tutaj także jestem niesamowicie ciekawa. Słuchajcie, następna marka, którą tutaj mamy, jest to Elfa Farm
I tutaj dostałyśmy z dziewczynami szampon, mleczko, peeling z serii Basil Element. Tu Wam te produkty pokażę. Tak to wygląda. Seria dla mnie zupełnie nieznana. To jest 01 Basil Element. Jestem niesamowicie ciekawa. Są to produkty trychologiczne. Peeling oczyszczający do skóry głowy przeciw wypadaniu włosów. Mleczko wzmacniające przeciw wypadaniu włosów bez spłukiwania. Oraz szampon wzmacniający przeciw wypadaniu włosów. Wiadomo, że wszystkie dziewczyny stosujemy tego typu produkty. Do tego dostałyśmy... Czekaj. Opala, narozrabiałam. Do tego dostałyśmy peeling do ciała z serii Visplantis. Ja tutaj mam peeling cukrowo-solny, ekstrakt z litchi i olej makadamia. Więc jak widzicie, kolejny peeling do ciała, do tego w potężnej wersji, bo 200 ml. Więc także jestem niesamowicie ciekawa, jak się będzie sprawdzał. Jeszcze jeden szampon. Jest to z serii Dr. Santé. Jest to keratin, odbudowa struktury włosów, szampon keratyna, arginina, kolagen, nawilżenie, objętość i połysk do włosów matowych i łamliwych, czyli takich jak moje. Też cieszę się niesamowicie. Jezus, teraz szamponami i tego typu rzeczami jestem w szampony i tego typu rzeczy niesamowicie zaopatrzona. Do tego dostałyśmy tutaj, ja Wam tylko tak pokażę, słuchajcie, masę, ale to masę próbek, z czego także się cieszę, bo tutaj jest masę próbek maski wzmacniającej przeciw wypadaniu włosów do skóry głowy i także masę próbek na przykład z balsamem do ciała nawilżającym, filtrat ze śluzu ślimaka plus ekstrakt z zielonej herbaty. Jak ta na przykład. I powiem Wam, że fajnie, że te próbki są, dlatego że coś takiego jest dobre na wyjazdy. I ostatnia rzecz, którą dostałam, jest to mydło biszofitowe z minerałami i olejem z oliwek do twarzy i ciała dla wszystkich typów skóry. I na pewno to mydełko o pojemności 70 gram przetestuję do ciała, bo wiecie, że ja ostatnimi czasy myję praktycznie ciało mydłami właśnie z zawierającymi olejki, nie olejki i tak dalej, ze względu na moją łuszczycę. Dobra, słuchajcie, ta pierwsza część dobiegła końca. Jak widzicie, tego jest już teraz dużo, a to jeszcze nie wszystko. Także jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was na drugą część, która niebawem się pojawi. Ja się teraz z Wami żegnam, sprzątam ten bajzel tutaj i do zobaczenia niebawem. Mam taką nadzieję. Pa, pa!